Mała Miss 2012, Mały Mister 2012. Ilu było kandydatów? Kandydatów było 8, w sumie w tym jeden chłopczyk. Czyli jest rodzyneczek, jeden pan zrezygnował? Tak, schował się tutaj w pas mamy i powiedział nie, nie za żadne skarby. No, więc myślę, że to była jednak mamy inicjatywa, żeby go tutaj przetargać. Ale dzisiaj nadzieje wszystkich dzieci się spełnił, wszystkie dzieci się dalej zakwalifikowały. Oczywiście tak, mamy nawet jedną przyszłą żonę, Krupę, tak myślimy. Dziewczynka projektuje ubrania, także myślę, że coś z tego będzie. Co właściwie tutaj dzisiaj się działo? O, działo się dużo. Dzieci nam pokazywały, co potrafią. Myślę, że mamy kibicowały tutaj ostro. Także no, myślę, że mamy tutaj kilka kandydatek na modelki. Były jakieś wielkie zaskoczenia? Były, ponieważ jedna dziewczynka, 6-letnia bodajże, wyrecytowała nam na blachę inwokację z Pana Tadeusza. Dziewczynka wiedziała, co to jest za utwór literacki i wiedziała nawet, kto jest autorem tego, więc naprawdę pełen szacunek. Nie ma się co oszukiwać, to jest zabawa, nie traktujmy tego poważnie i dzieci jak dzieci, ale oby mamy nie potraktowały tego bardzo ambicjonalnie, ponieważ wszystkie dzieci nasze są i ja uważam, że to ma być po prostu dobra zabawa. My też jedną baletnicę chciałam dodać, że naprawdę dziewczynka robiła takie szpagaty, że po prostu, no ja byłam pełna podziwu. I co wtedy? Wtedy ustalimy wszystko z mamami, co ewentualnie dziewczynki będą potrzebować, kiedy będą próby przede wszystkim. No dowiemy się też, czy dziewczynki brały udział już wcześniej w jakichś takich przedsięwzięciach, w jakichś takich konkursach. No i tyle na razie. No ustalimy terminy prób przede wszystkim. Jaki jest scenariusz imprezy? Nie ma scenariusza, ponieważ będzie dopiero burza mózgów. Ja nie chciałam tego powtarzać tak, jak jest to rokrocznie, że nagrywa się dziewczynki, potem jedna wychodzi, druga, piąta, dziesiąta, one się stresują. To ma być praca zespołowa i wszyscy mają się uśmiechać, mają bić brawo i one mają wyglądać tego dnia najpiękniej. Pierwszy raz w historii Małej Miss będziemy mieli wybieg do widowni, który będzie wchodził w widownię. Tak, i to pełna profeska. Pełna profeska. Babuniu, posłuchaj proszę, bukiet kwiatów ci przynoszę. Dziś kwiaciarni nie kupiłam, pieniążką zaoszczędziłam. Brawo! Przede wszystkim będzie dobra zabawa, ale mają być też nagrody. Tak, nagrody będą miękkie, do przytulania. Ale my mamy jeszcze jednego pana, moje drogie, a my tak cały czas dziewczynki, dziewczynki. Pan też się będzie miał do czegoś przytulić. W każdym razie to nie tylko to będzie do wygrania. Będzie jeszcze wiele, wiele niespodzianek, ale no przecież nie powiemy, co będzie do wygrania. No, no rzecz jasna, prawda? No to słuchamy wierszu. Do Biedronki przyszedł żuk, okieneczko, puk, puk, puk. Panieneczka widzi żuka, czego pan tu umie szuka? Skoczył żuk jak polny konik, z galanterią zdjął melonik i
powiada: wstań, Biedronko, wyjdź na słonko, wezmę ciebie aż na łączkę i poproszę o twą rączkę. Oburzyła się Biedronka: niech pan tutaj się nie błąka, niech pan zmiata i nie lata i zostawi lepiej mnie, bo ja jestem piekowata, a pan nie. Powiedziała, co wiedziała i czym prędzej odleciał. Odleciała, a wieczorem ślub już brała z muchoborem, bo od środka aż po brzegi miał wspaniałe wielkie wieki. Stąd nauka jest dla żuka, żuk na żonę, żuka szuka. Super. Chłopak, to jest rewelacyjne odkrycie tego castingu, bo chłopak tańczy taniec ludowy i wszystkie tańce nam jeszcze zanim wszedł na scenę wymienił, które tańczy i tańczy już jakiś tam czas i mama mówi, że jest bardzo dobry. No i w ogóle jest taki po prostu odważny, on chyba zrobi kiedyś karierę. Więcej na razie nie zdradzamy, czekamy do kolejnych spotkań z małą Miss i małym Misterem.